Zadawaliśmy sobie pytanie, czy będzie zima. A tu proszę, niespodzianka. Przyszła śnieżna i mroźna i niech tak pozostanie przynajmniej na czas ferii zimowych. Taki też będzie najbliższy weekend. Troszkę może cieplejszy, w dzień około 0 stopni, natomiast w nocy do minus 5, ale za to popada śnieg. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wiola Wzorek, zapraszam na pierwsze w tym roku wydanie tygodnia w Krynicy i Małopolsce. Jak już mówiliśmy, Boże Narodzenie to najpiękniejsze polskie święta. 24 grudnia siadamy do Wigilii, a po, jak tradycja każe, idziemy na pasterkę, która jest pierwszą mszą Bożego Narodzenia odprawianą wieczorem lub w nocy z 24 na 25 grudnia. W Kryńskiej parafii na Czarnym Potoku pasterkę uświetnił chór parafialny prowadzony przez Marię Mazur, natomiast w parafii Zdrojowej młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny Tajemnice Bożego Narodzenia według tekstów księdza Twardowskiego. Cerca własneśmy oddali, a odchodząc zaśpiewali, cześć Mu oddali, cześć Mu oddali. Cerca własneśmy oddali, a odchodząc zaśpiewali, cześć Mu oddali, cześć Mu oddali. Witaliśmy nowy rok na Krynickim Deptaku. Humory dopisywały,
Szampan lał się strumieniami, a na scenie wystąpił zespół Freshback z Krakowa. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni. Pierwszym rzędem mam nadzieję, że pozostałe rzędy także dołączą. To uwaga, wszyscy w górę! Ha, 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 ha. Let's get loud. Turn the music up and do it. Come on, people, let's get loud. Don't give up, give up. Don't be caught. Ooh, some come on, and let's try. Don't give up, give up. Don't be caught. Ooh, we get up, they say no. Pierwszy rząd genialnie śpiewa. Cała Krynica powinna wziąć z nich przykład. A my w takim razie zobaczymy teraz, czy panowie potrafią tańczyć jak Mick Jagger. Podobno w Krynicy potrafią, nie wiem, musimy zobaczyć to na oczy. I jeden potrafi. Wystarczy nam jeden. Przerwę w takim razie, bo mamy tutaj gościa, moi drodzy, wiceburmistrz Krynicy Zdroju Tomasz Wołowiec. Chciałbym wszystkim złożyć życzenia. Witam serdecznie wszystkich gości i mieszkańców Krynicy. Mam nadzieję, że Krynica wam się podoba, bo tą zimową porą to najpiękniejsze miasto Polski. Tak jest? Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, życzę wam szampańskiej zabawy do samego rana i w nadchodzącym roku spełnienia marzeń i zdrowia. Bawcie się cudownie i wspominajcie Krynicę i zawsze tu wracajcie. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy ci bardzo, Tomaszu. Dziękujemy, że znalazłeś chwilę czasu. Tak, znalazłeś chwilę czasu, aby tu dotrzeć. Moi drodzy, teraz króciutki utwór. Jeszcze jeden ostatni. Przed naszą północą, przed nowym rokiem, dla szalonych tatusiów, dla szalonych dzieciaków tych tatusiów, lata 70. Daddy Cool! Szalone lata 70. She's crazy like a fool. Trzeciego stycznia odbył się koncert fortepianowy młodego zdolnego pianisty Krzysztofa Dziurbiela, który obecnie jest studentem Austriackiej Akademii Muzycznej w Graz. Jest on uczniem profesora Ayami Ikeby. Thank you.
Pod hasłem Pokój, radość, rodzina, proszę, dziękuję, przepraszam, odbył się 6 stycznia Orszak Trzech Króli. W akcji wzięły udział krynickie parafie, którym przewodniczył ksiądz proboszcz Eugeniusz Szymczak oraz ksiądz proboszcz Bogusław Skotarek. Dotarły orszaki ze wszystkich parafii, również z Krynicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Witamy księdza Eugeniusza. Byli już tu przed nami. Również ze świętego Antoniego i z Serca Bożego. Cieszymy, że jesteśmy tutaj razem, wspólnie i możemy wychwalać Pana. Moi drodzy, wspólnie teraz odmówmy modlitwę Anioł Pański, która jest modlitwą opowiadającą, zwiastującą Boże Narodzenie. Więc wszystkich zapraszam teraz wspólnie do modlitwy. Uciszmy się na chwileczkę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Chciałem jeszcze serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy tam od dołu szli z naszego kościoła. Wymarzliście bardzo. Ale za tą ofiarę wam tu Pan Bóg tu wynagrodzi. Cieszę się, że jesteście i że was jest tak dużo. Bardzo wam dziękujemy. A teraz wspólnie błogosławimy, żeby już nie przedłużać, nie marznąć. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem. Wróćmy jeszcze do starego roku. 28 grudnia odbył się koncert kolęd polskich, które przepięknie zaśpiewała Liza Wesołowska, solistka Mazowieckiego Teatru Muzycznego, a towarzyszył jej Antoni Czajkowski, kompozytor i pianista. Kiedy rozpoczynała się pasterka, to na 2-3 minuty przed sygnaturką zwiastującą uroczystą mszę świętą wszyscy ludzie z wielkim wzruszeniem śpiewali tę kolędę. Zawsze to była polska i myślę, że zawsze będzie nasza rodzima tradycja. Thank you.
29 grudnia w Starym Domu Zdrojowym odbył się koncert Astor Piazzolla Tango, a wystąpili Bogumiła Gisbert-Studnicka, Ewa Wojtkiewicz i Piotr Remer. Odbył się mecz pomiędzy MKHL Krynica Zdrój i UKHK Unia Oświęcim. Niestety Kryniczanki uległy rywalkom 5-13. Yeah!
teraz kilka zapowiedzi. 11 stycznia w godzinach od 8 do 13 zapraszamy na akcję poboru krwi pod hasłem Oddajemy i gramy z 23. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy do budynku Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy Zdroju. A w kinie cyfrowym Jaworzyna 2 od 9 do 15 stycznia o godzinie 11.30 Paddington, film dla dzieci, o godzinie 13.40 Hobbit, bitwa pięciu armii, o godzinie 16.30 Paddington, o godzinie 18.20 Niezłomny, dramat wojenny i o godzinie 21.00 Uprowadzona, część trzecia. I to wszystko w tym wydaniu Tygodnia w Krynicy i Małopolsce. Na następne zapraszamy za tydzień.